W roku 2007-2008 Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego zorganizował serię sympozjów, seminariów poświęconych bardzo szeroko rozumianej tematyce związków kulturalnych Włoch i Europy Środkowej oraz Wschodniej. Te seminaria, które trwały każde z nich około tygodnia, zgromadziły wielu wybitnych specjalistów z wielu krajów, Włoch i Polski przede wszystkim, ale także Ukrainy, Białorusi, Rosji, Niemiec, Austrii, Węgier, Czech, Słowacji, jednym słowem z całego rejonu, którego historią zajmowaliśmy się. A było to też zajęcie się bardzo szerokie, ponieważ wykładowcy, którzy zechcieli wziąć udział w tych seminariach, reprezentowali różne dziedziny wiedzy, historię sztuki, literatury, idei, muzykologię. I obraz, jaki się zarysował, dał nam aktualną zupełnie perspektywę i aktualne spojrzenie na to, jaki jest dzisiejszy stan wiedzy na temat tych relacji, które były bardzo ważne dla tego ogromnego rejonu Europy, w którym żyjemy i z którym czujemy się związani. Materiały z tych sympozjów publikuje wydawnictwo Semper w oddzielnych tomikach. Każdy z nich poświęcony jest jednej sesji, które właśnie tutaj Państwu zaprezentowałem. Ukazały się dwa tomiki. Jeden zatytułowany Włosi i Italianizm w Europie Środkowej i Wschodniej w XV i XVII wieku. Jest to tomik, który zawiera studia w języku polskim i włoskim. Oraz drugi tomik, który mówi o tradycji włoskiej w życiu intelektualnym i artystycznym Europy Środkowej i Wschodniej na przestrzeni dłuższego okresu czasu. W tym roku ukażą się dwa następne tomiki poświęcone wiekowi XIX i XX. W tomikach tych znajdą Państwo najciekawsze materiały i najciekawsze referaty zaprezentowane na tych naszych seminariach i myślę, że dla wszystkich osób, które interesują się tą tematyką, będą te materiały bardzo przydatne i ze względu na ciekawe spojrzenie reprezentowane przez autorów i ze względu na bardzo aktualną i bogatą bibliografię, która będzie pomocą w dalszych studiach. Nel 2007 e 2008 abbiamo organizzato a Varsavia presso l'Istituto di Ricerche Interdisciplinari Artes Liberales una serie di seminari dedicati alle relazioni culturali tra l'Italia e l'Europa centrale e orientale. I nostri ospiti sono stati specialisti di storia dell'arte, di storia della letteratura, delle idee, di musicologia, provenienti praticamente da tutti i paesi di questa regione europea, nonché dall'Italia evidentemente. I materiali di questi seminari vengono ora pubblicati dalla casa editrice Semper. Sono usciti i primi due volumi, uno dedicato all'italianismo nell'Europa centrale e orientale tra il secolo XV e XVIII, l'altro alla tradizione intellettuale e artistica italiana nella vita culturale di questa regione europea. Quest'anno ne pubblicheremo altri due dedicati all'Ottocento e al Novecento. Credo che tutte le persone interessate a questa problematica possono trovarvi dei materiali interessanti. Il primo volume contiene saggi in polacco e in italiano. A partire dal secondo volume l'intero contenuto è presentato in lingua italiana.